Obiecałem wam pierwsze ćwiczenia. I chociaż ledwo mówię od jakichś katarów gryp, oto one. Obiecane, wyczekane, zapraszam. Jeżeli nie wiecie, to już się zabierajcie za szukanie, czym jest odwrotna notacja polska. Po naszemu ONP, skrót angielski RPN. Jeżeli jednak ktoś jest leniwy, to szybko wyjaśnię. Otóż, zamiast takiej notacji klasycznej, gdzie mamy operator i tutaj dwa jakieś operandy, zapisujemy to trochę inaczej pierwszy operand, drugi operand, a potem operator. Taka zaburzona kolejność. I tutaj odczytujemy to z lewej strony w ten sposób, że jeżeli mamy dwa operandy już, to bierzemy operator i ustawiamy to o dokładnie w takiej kolejności, jaką znamy z normalnych zapisów. Nasze zadanie będzie polegało na tym, aby pobrać sobie jako napis string taki takie wyrażenie zapisane w odwrotnej notacji polskiej, o tu mam takie przykładowe i rozwiązać to wyrażenie, to znaczy policzyć, czyli y, wiedząc jakie są reguły tutaj już, tego, tej naszej notacji, podliczyć właściwie wynik. Czym się charakteryzuje ta notacja? Otóż ten zapis pozwala uniknąć nawiasów. Zobaczcie, ja tutaj ten zapis rozwinę, jak to byśmy mogli przeczytać. 4,3+, to jest tak, 4 plus 3, i to brałem w nawias, to jest jakby taki pierwszy nawias. Tutaj kolejność wymusza te nawiasy jakby niejawnie, tak iż one nie są potrzebne w odwrotnej notacji. Zatem co tutaj? 4 plus 3 będzie jakby obliczone, zostanie mi tutaj na tym miejscu siódemka. No to będę miał dwa kolejne czynniki, 7, 5 i minus. Zatem pierwsze jest 7. Potem 5, minus, minus wskakuje między te dwa operandy, więc to byłby ten drugi nawias, tutaj z numerkiem 2. O, tutaj dookoła piątki, widzicie, za piątką i przed 4 plus 3. O, ten tutaj i ten tutaj. A potem mamy 6 razy 7. Yy, musimy je obliczyć, i to jest jakby ten trzeci nawias. To jest oto, tutaj ten, no tak. A potem, jak już mam policzone, no to, to to, co tu wcześniej wyszło i to, co tutaj jest teraz, na to się łapie o ten minus. Tak? To jest ta część trzecia. O tutaj. To była ta pierwsza. Tak? To była druga. O to. Tu teraz musimy policzyć trzecią. Tak, właśnie tu. I teraz te dwa czynniki policzone z minusem, to jest ta czwarta. No i tu już ten ostatni nawias, to już jest to wszystko. Ok? Tu jeszcze to rozpisałem tak. W kółeczka, biorąc, że najpierw jakby jest to obliczone, potem ta druga część to jest 4 plus 3 i 5 z tym minusem, ale tu potem mam jedną liczbę, a więc mam trzy liczby po kolei: liczbę, szóstkę, siódemkę i mnożenie, dlatego mnożenie wymusza operację na szóstce, siódemce w następnej kolejności. W to miejsce jest podstawione te 42 i dopiero te dwie liczby, ta wcześniej wyliczona i ta, całość z tym ostatnim minusem są znowu tutaj obliczane, stąd czwórka to już jest to wszystko, trójka jest tutaj z tą szóstką, siódemką. Gadam w kółko to samo, ale chcę, żebyście to sobie tak zobaczyli, jak to interpretować, jak to rozumieć ten zapis. A jeszcze ważniejsze i być może to wykorzystacie w swoim zadaniu, które zaraz powiem, a nie, już się mówiłem. To jest takie, że można skorzystać sobie ze stosu. Ja nic więcej nie powiem. Jak skończę ten stos omawiać, to zrobicie sobie pauzę i spróbujecie zrobić to zadanie w dowolny sposób, po swojemu. Może być ze stosem, dowolnie zaimplementowany, może być bez stosu, może jakiś inny sposób chcecie. Zostawiam to całkowicie temu, co umiecie, co potraficie, a potem zaproponuję jakieś rozwiązanie, które wykorzystuje to wszystko. Co gdzieś tam po drodze poznaliśmy. No ale jeszcze zobaczcie, jak można wykorzystać stos do obliczania takiego wyrażenia. Otóż wszystko, co biorę po kolei, od lewej, tak po kolei, sobie tu łapię każdy czynnik, wrzucam na stos. Zatem czwórkę wrzucam na stos, ona tu wyląduje na dole, trójkę na stos, ale kiedy pojawia się operator, nie wrzucam go na stos, tylko zdejmuję ze stosu dwie liczby i wykonuję na operatorze. Na tych liczbach działanie. Zatem trójkę zdejmuję, ale zobaczcie, wkładam ją nie na lewą stronę tu, nie przed operator, ale za operator, a drugą liczbę ze stosu zdejmuję i ona jest pierwszą. Zatem trójka idzie tu, czwórka tu, no bo muszę zachować tę kolejność, czwórka jest pierwsza. Zatem to po policzeniu wraca na stos i do tego pustego stosu ląduje siódemka. Jesteśmy teraz w tym drugim słupku, jakby drugim kroku. Teraz mam to obliczone, jest to siódemka. No to biorę teraz piątkę, bo już czwórkę wziąłem, trójkę wziąłem, plus wziąłem. Teraz piątkę biorę. Piątka jest zwykłą liczbą, ląduje na stos. Biorę następny znak, a to jest minus. Minus nie jest liczbą, jest operatorem. Zatem zdejmuję dwa operandy, dwie liczby i ponownie wykonuję ten sam bajer, tym razem z minusem, czyli będzie tutaj 5 minus 7. Dobrze gadam? Nie, źle gadam. Dobrze gadam. Źle gadam. 7 minus 5. <noise> tak, siódemka ląduje przed minus, piątka ląduje za minus, zatem mam 7 minus 5. To będzie 2. Zatem po obliczeniu ląduje, i tu macie ten trzeci stosik, dwójeczka. Potem biorę, już minus wziąłem, więc biorę szóstkę na stos. Siódemkę na stos. I pojawia się mnożenie. Zatem co robię? Zdejmuję siódemkę i szóstkę, odpowiednio ustawiam i wymnażam. 6 razy 7 ściśle będzie. I to jest oczywiście 42. 42 ląduje na stos, to jest ten ostatni, ale zwróćcie uwagę, tym razem tam jest jeszcze dwójka, która tutaj była w tym wcześniejszym stosie. Zatem biorę sobie te 42, wkładam i biorę następny znak. To jest znowu operator, zatem do tego minusa dobieram sobie 42, dobieram 2, odpowiednio ustawiam i będziemy mieli minus 40. Dobrze mówię? Pierwszy czynnik jest 2, a 6 razy 7 to 42, no i to będzie 2 minus 40. Jak się nie pomyliłem, to dokładnie tyle w tym przykładzie powinno wyjść. Załóżcie sobie w naszym programie że ten string, który dostajecie tutaj na wejście, jest na pewno prawidłowy, czyli że wszystkie tu zapisane elementy nie są zepsute, tak? Nie ma na przykład samych liczb albo samych operatorów, czy coś takiego. Na razie załóżmy, że wszystko jest od razu właściwie wpisane. Tak będzie prościej. No więc zabierajcie się za rozwiązanie, a ja za chwilę omówię swoją propozycję rozwiązania tego problemu. Domknę to tylko. Jeszcze raz, jeżeli nie zrozumieliście, mamy metodę ONP, mamy tu wyrażonko jakieś w tej notacji, tak? Odwrotna notacja, polska, mamy wyrażenie. Jest to string, musicie policzyć wartość. Nie napis, ale już wartość, że to jest 40. Zatem trzeba to jakoś tam pobrać, zinterpretować. tego. Czas start. Zanim zaczniecie, tu w komentarzu w pliku jeszcze raz wszystko opisałem. No, i co? Zabierajcie się do pracy. Poczekam sobie. No, to pewnie już skończyliście. No to pokażę Wam, jak to rozwiązałem. Jest to rozwiązanie przykładowe, nie musicie uznawać go wcale za najlepsze, ale starałem się, żeby nie było głupie i żeby wykorzystywało te różne techniki, które już poznaliśmy, w taki właśnie sprytny sposób, wydajny. Tak, żeby kod był taki uniwersalny i elegancki. Tak mi się wydaje. Jak tak nie jest, zróbcie lepiej. Zapraszam do rozwiązania, a jeszcze jedno, biblioteki w moim rozwiązaniu to na pewno te trzy będą potrzebne, tam jeszcze mapa się przyda, string się przyda, tutaj stack S stream, o S stream bibliotece mówiłem trochę w pierwszym kursie z C++, z nich tu skorzystam, a te pozostałe już ich nie kasuję, bo potem ten plik wiecie kopi w robię i nie wszystko jest zawsze tutaj potrzebne, ale tu już wiecie, no to jedziemy do rozwiązania. Spójrzcie więc tutaj. Zgodnie z poleceniem, mam na początku jakiś string. Moje rozwiązanie będzie trochę bardziej uniwersalne, ale na razie zobaczmy, mam tu string. Następnie zamieniam sobie ten string, a w zasadzie nie tyle zamieniam, co używam go do tego, by stworzyć sobie strumień z napisu. Klasa string stream była kiedyś przeze mnie omówiona. Tutaj S1 jest takim stringstreamem i bazuje na tym napisie. To znaczy, że mój strumień będzie takim wprowadzonym strumieniem o takich oto tekstów. I teraz wywołuję moją metodę. Ta metoda ma takie dwa atrybuty, aby w dwa argumenty. Pierwszym i drugim to są iteratory. Iterator z tego strumienia który bazuje na tym właśnie S1, i tutaj jako kolejne elementy ten iterator będzie traktował napisy. Chodzi o to, że ten napis będzie jakby strumieniem, a ja będę się starał z tego strumienia pobrać kolejne napisy, a ponieważ one tu są oddzielone spacją, więc on najpierw pobierze jedynkę, potem dwójkę, potem trójkę, i tutaj tworzę z tego jeszcze iterator, i ten iterator będzie przechodził na kolejne te elementy. No, taki sprytna. No, o tym już było trochę. To gdzieś we wcześniejszych lekcjach te iteratory sobie omawialiśmy. Tu jest iterator strumienia po prostu. No i tu mam zas zakres od do. To jest iterator początkowy, a tu końcowy. W takiej sytuacji jest to po prostu taki pusty iterator. Taki pusty, nie, niczym nie zainicjowany. On tu robi za ten taki końcowy iterator. Zresztą zerknijcie. Tutaj wykorzystałem wektor. Mam wektor stringów klasycznie, tak wiem, mówiłem o samych stringach, ale mój calc.expr.rpn będzie działał na wszystkim, po czym da się przesuwać iteratorem. Jeśli iterator może się gdzieś przesuwać i to, na co on tam pokazuje, to jest string, to mój calc.expr.rpn spokojnie to łyknie. I tu właśnie inny przykład. Do mojej funkcji podałem iterator początkowy wektora, Iteratory będą się tu przesuwać, i będą znajdywać kolejne stringi. I końcowy, a wciślej iterator za końcowym elementem. Dokładnie tak samo jest tutaj, tylko no, korzystam ze strumienia, więc zapis jest troszeczkę inny. Iterator strumienia wygląda trochę inaczej, ale i tu i tu mam do czynienia z iteratorem. O iteratorach już dużo mówiłem, i tu właśnie wykorzystuję te mechanizmy. Tutaj pobieram sobie ze strumienia, ale konsola, tak CIN działa to podobnie do tego, z tym, że. Tutaj już jest od razu na podstawie tego stringa stworzony cały strumień. A tu będę po prostu musiał czekać, co tam będzie z konsoli wpisane. Sprawdźmy. Pierwsze wyrażenie powinno dać 3, drugie 1, a trzecie no zależy, co wpiszę. Ctrl F5 i jedziemy. O, proszę. Pierwsze już obliczone, trójeczka. Drugie 1, a trzecie czekasz, wprowadzę. Wpiszmy sobie 1, 2, 3, plus i razy Teraz muszę wcisnąć Ctrl Z, aby mój strumień wiedział, że Ctrl Z kończy ten strumień. On już dalej nie czeka, co tam jeszcze tutaj przez te in wejdzie. Ctrl Z już mówi, już nic nie wejdzie, możesz przerwać. No i on przerwał, obliczył piątkę. No bo cały czas czekał, co tam w ten strumień jeszcze wprowadzę. Już nic, Ctrl Z oznacza, że to nie wprowadziłem. Ctrl Z, Enter. I co jest piąteczka? No wiadomo. 2 plus 3, 5. 1 i 5 razy, czyli 1 razy 5, no to jest 5. Jak teraz wygląda ta nasza funkcja, która tu całe to odwrotne, no to, to wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej liczy, zobaczcie. Korzystam z szablonu aby uczynić moją funkcję bardziej uniwersalną i tutaj będę miał jako argumenty jakieś iteratory. Oczywiście iterator to nie jest jakaś nazwa własna, klucz czy coś. To jest moja, tak sobie wpisałem iterator po prostu. Mogłoby to być it albo samo te, cokolwiek. To jest jakaś ogólnie klasa, która według tutaj moich oczekiwań będzie reprezentowała jakieś iteratory, no bo właśnie iteratory do niej tutaj przekazuję. Czy to tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Zatem... Ogólnie, jakiś iterator. I teraz w mojej funkcji tworzę sobie taką, taki stosik, który będzie zawierał liczby typu double, i to będą moje operandy. Domyślamy się już, po co mi będą potrzebne. Tutaj będziemy te liczby wkładać. Tylko teraz, no właśnie, pamiętamy, że moje liczby w strumieniu to są napisy. No ale, właśnie, będziemy je w locie zamieniać na typ double. Przypominam, Zakładamy, że nasz string początkowy no jest dobry, nie zawiera jakichś złośliwości, błędów świadomie wprowadzonych. Później sobie spróbujemy w innym odcinku trochę namieszać i zepsuć nasz kod jakimś błędnym wyrażeniem ONP i spróbujemy przerobić trochę program, aby to obsłużyć. Ale to nie teraz. Na razie mamy funkcję, mamy stos. Tak? który przechowuje liczby całkowite nazwałem go operans ok, jedziemy dalej teraz trochę magii tworzy sobie obiekt funkcyjny to tutaj który inicjuje lambdą no bo jak obiekt funkcyjny to znaczy, że ma reprezentować funkcję a więc jego inicjacją musi być jakaś funkcja no to tu wstawiłem mu lambdę funkcja anonimową i co tutaj mamy? Przyjrzyjcie się. Mam tutaj obiekt funkcyjny, który będzie pop operand. Domyślamy się, że będzie zdejmował jeden operant z mojego stosu. A oto jak on to zrobi. Lambda, tutaj w środku, wykonuje następującą operację. Po pierwsze, wciągam przypominamy sobie wciąganie było jak są lambdy omawiane. Wciągam i to. Poprzez referencję, o ten operanc, czyli ten stos sobie tu zasysam, a wewnątrz co robię? Popatrzcie, pobieram sobie wierzchni element z tego stosu, następnie stos stosie go wywalam, a tu go zwracam, czyli mój obiekt funkcyjny, czyli zachowa się zupełnie jak funkcja, zwróci mi wierzchni element i się go pozbędzie. Dlaczego tak? Bo sam stos. Pozwala mi pobrać ten wierzchni element, ale muszę. Samo pobranie go nie usuwa go, jak go usuwam, to go wtedy nie pobieram. Więc ja sobie tutaj zrobiłem taki obiekt funkcyjny, który później zobaczycie, przypiszę, wywołam do dalszych magicznych rzeczy. Na razie wiedzcie jedno: jest to obiekt funkcyjny, który będzie zabierał operant z mojego stosu. Ok? A tak go można będzie wywołać. O, zobaczcie. Pop operands, i ten obiekt, tutaj jest funkcja, tak? Dlatego nawiasy sugerują, że to będzie wywołanie, jakby był funkcją, no bo to jest obiekt funkcyjny, i to wywoła. O, właśnie na tych operandach zwróci mi ta funkcja, zwróci mi topowy element, a tam go usunie. No to teraz następny magic. Teraz będzie dziwna mapa. Przed nami taka dziwna mapa. Nie jest wcale dziwne, ale może wywołać takie. co to? Otóż paruje. Mapa, pamiętacie, pary klucz, wartość. Kluczem będzie napis: string plus minus razy podzielić. Moje operatory. Jeszcze napisy, ale już wiem, co z nimi robić. No i chciałbym, żeby dla maszyny taki plus nie oznaczał plusa, ale całe działanie. No to przypiszmy mu działanie przypiszmy mu lambdę. Zobaczcie, to jest typ stringa, to jest typ lambdy, która zwraca ci, be, zwracać będzie typ double i ma tutaj dwa double. Okay? I lambda sobie tutaj podaje. Zobaczcie. Dostanie a i b, a zwróci a plus b. I ta lambda, czyli funkcja, pewne działanie, to, to jest fajne, bo do mapy wkładam parę. Napis i pewne działanie. Nie wartość i wartość, tylko klucz. Prosty string i cała funkcja, taka parka, będzie mi łatwo się odwoływać do tych funkcji poprzez ten znak. Domyślacie się, po co to? No bo już czujecie tutaj, nie? że my tutaj będziemy chcieli dodawać, mnożyć te pobrane operandy, i te operandy tu wylądują do tych lambd. No to spójrzcie teraz na główną pętlę, która pobiera elementy ze strumienia, czy tam powiedzmy z wektora, no te kolejne stringi. Pakuje na stos, a jeśli znajdzie operator, a nie operant, no to wykona proste czynności związane z sercem całej tej metody. Tu więcej mam komentarzy jak kodu, widzicie, to nie jest wcale tutaj tego dużo. Zobaczcie, co robi while główny. Skupcie się teraz, to jest bardzo proste, ale trzeba powolutku sobie przeanalizować ten kod. Moja pętla działa, dopóki iterator początkowy nie osiągnie wartości iteratora końcowego. No dopóki coś da się czytać, czy to ze strumienia, czy z wektora, no to tam jadę te kolejne stringi, te kawałki stringa odcinam, czytam sobie do tych kolejnych spacji. I tu, tu się dzieje fajna magia. String stream ss i tu mam wyłuskanie tego, na co wskazuje iterator. Ponieważ moje iteratory są zawsze na stringi, to co ja tu dostaję? Dostaję tu tak naprawdę string. A więc mam tu napis jakiś, na przykład jedynkę, piątkę albo minus, albo plus, albo liczbę jakąś, która jest napisem, albo a, operator, czyli albo liczbę, która jest napisem, albo operator, znak operacji, który jest też napisem. I tutaj robię sobie z tego wyrażenia string string. A dlaczego? A dlatego, że ta klasa pozwoli mi to potem przeczytać jakby w drugą stronę. I przypisać od razu. Tylko jak niejawna konwersja nastąpi. Za mnie. Bym się nie martwił. I zobaczcie następny if. Ten if mi powie, co przeczytałem. Czy przeczytałem operant, liczbę, czy przeczytałem operator. Plus, minus, razy, podzielić. Co tu mamy? W mojej ifie tworzę sobie value, tymczasową zmienną, ona będzie tylko w tym ifie żyła, typu, to też już mówiłem kiedyś tam, typu double. I teraz patrzcie, czytam sobie z tego SS, czytam sobie z tego strumienia, który jest z tego napisu utworzony, i próbuje to wczytać do Double, do Double Value. Ok? Jeżeli mi się uda, i if powie, że wszystko pykło, no to ten odczyt, bo to jest mój warunek tego ifa, i on będzie prawdą, jeżeli bezbłędnie mi się uda odczytać typ Double. A jeżeli mi się nie uda, co to znaczy? To znaczy, że tam nie było liczby, tylko był jakiś operator. Ale załóżmy, że przeczytałem liczbę. To co mam robić, gdy przeczytam jest to liczba? No to już wiemy z algorytmu. Na stos. No to, to nakładamy na stos. Kojarzycie mój stos operant. Na początku był tutaj. O tu. I on double przyjmował. No to dajmy mu tego doubla, co właśnie się do value przypisał. Pusznijmy tam te value. No i już. Ten if Pcha liczby na stos operandów. I są to double. Ok? A gdy trafię na niedubla, no to znaczy, że to jest operator. No to wtedy wykonam to. A co tu się dzieje? Zobaczcie. Skoro jestem w tym else, to znaczy, że nie przeczytałem tutaj liczby, ale jakiś operator. Ok? Co więc robię? Śmiało pobieram sobie dwa operandy z mojego. Tutaj stosu operant Ale wykorzystuję mój obiekt funkcyjny pop operand, który zwraca mi najpierw to, co będzie po prawej stronie, potem to, co po lewej. Bo ten pierwszy element zdjęty ląduje po prawej stronie operatora, drugi po lewej. No bo to musimy kolejność zachować. To na rysunkach widać, możecie sobie cofnąć tam. A teraz wkładam. Tu się skupcie, to jest fajne teraz. Teraz wkładam z powrotem do, moich, do mojego stosu z operandami. Wynik działania tego, co przed chwilą próbowałem przeczytać, ale nie do końca pykło, na tych liczbach. No ale jak? Z zobaczcie na to. Tutaj mamy tę naszą mapę, jeszcze raz do niej się cofnę. Ona ma nazwę operatory. I ta mapa jako klucz ma plus albo minus, albo razy, albo podzielić, a potem parą. Klucz jest, przypominam, funkcja, która oblicza. To zwróćcie uwagę, jaka to jest fajna kondensacja. Tak od środka zacznę. Skoro nie udało mi się przeczytać liczby double, to znaczy, że pod iteratorem ukrywa się string i jest to co? Operator. Plus minus razy podzielić. Zatem biorę jeszcze raz tutaj ten iterator i pobieram sobie ten znak. Albo to będzie plus, albo minus, albo razy, albo podzielić. I ten string jest jak potraktowany tutaj jako klucz dla moich operatorów, klucz mapy. A czym jest klucz tejże mapy, którą tu teraz zaznaczyłem? Kiedy mam tę mapę i ten klucz, to to jest wartością, którą ta mapa przechowuje, a ona jest funkcją lambda tam. Więc przekażę te dwa double, które zdjąłem do tej funkcji. A to wtedy zwróci mi wynik. W zależności od tego, czy to był plus, to zwróci mi sumę. Jak minus, to tak. Czyli to jest wywołaniem tej lambdy, a całe to wyrażonko pusznie z powrotem na operancy, czyli tutaj na stos, pusznie wynik działania moich, mojego operatora i tego działania operatora na tych dwóch operandach. Czyli jak suma to sumuje, jak różnica to odejmie i tak okay? dalej. No i koniec. Muszę tylko przesunąć się na następny element w tym całym stringu. Sprawdzić, co to. Jak liczba? Na stos. Jak operator nie dało się liczby odczytać? Nie ma problemu. Pobierz sobie dwa operandy i wykonaj na tym operatorze działanie. Te, które tu jest w mapie. Dziękuję. Wszystko. No i dlatego działa. Nie wiem, popatrzcie sobie, coś zróbcie z tym. Porównajcie, może ktoś ma lepsze rozwiązanie. Nie mówię, że nie ma, żeby nie było, bez żartów. Teraz ja wpadłem na takie z wykorzystaniem tego, co gdzieś tam wcześniej yy, omawialiśmy. Tyle na dzisiaj. A, w następnym odcinku. O, tutaj napisałem, co będzie. To już nie będą ćwiczenia, tylko przy okazji pobawimy się trochę w łapanie wyjątków. Do zobaczenia raz jeszcze. Dechorować chorować sobie. Coś tam wypić. Czy...